Bezpieczeństwo w internecie. Mark, I'm pretty convinced. Wiem, że muszę chronić moje urządzenia przed innymi ludźmi. Ale jak mam to robić? Jak się chroni urządzenia? Tak, po pierwsze, powinieneś korzystać z tego, co oferują producenci. Gdy dostajesz komunikat, że dla twojego telefonu jest dostępna aktualizacja zabezpieczeń albo łata, to powinieneś ją jak najszybciej zainstalować. A to dlatego, że gdy pojawia się taki alert, atakujący dowiadują się o słabym punkcie. Jakby ktoś powiedział przez megafon: hej, frontowe drzwi są otwarte. Im dłużej czekasz, tym większe jest ryzyko, że ktoś wejdzie. Wiem, powiadomienie może zirytować. Masz spotkanie, biegniesz do taksówki, ale z tym się pośpiesz dla lepszej ochrony. Dla urządzeń Google, telefonów z Androidem, na przykład Google Pixel, proponujemy aktualizacje, które łatwo jest zainstalować. To naprawdę tylko parę kroków. Aktualizacja trwa kilka minut, ściąga trochę danych, ale szczerze radzę ją zainstalować. Ciekawe. Wszyscy, jakiegokolwiek sprzętu, którejkolwiek marki używamy, dostajemy pytania o aktualizację. Może akurat jesteśmy zajęci. Ale to nie tylko przestroga, że zdarzyło się coś złego i aktualizacja nas ochroni. To także ogłoszenie: oszuści, na wypadek, gdybyście nie zauważyli, tak, możecie nas kantować. Dlatego warto aktualizować od razu. Na co jeszcze mam uważać? Instaluj aplikacje tylko z zaufanych źródeł. Na iPhony ze sklepu App Store, na smartfony z Androidem z Play Store. Ciągle testujemy te aplikacje. Google Play Protect skanuje miliardy aplikacji i stale je aktualizuje, żebyś dostawał sprawdzone produkty. Ale jeśli będziesz chciał dostać coś za darmo, albo jak się często zdarza, twoje dzieciaki znajdą gratisową wersję gry w jakimś dziwnym miejscu w sieci, przypomina to wejście w ciemny zaułek i kupowanie rzeczy od gościa w prochowcu. Jaka cena, taki towar. Grożą ci wirusy, szkodliwe programy, a nawet szantaż. Zgadzam się z tobą. Czasami szukam łaty do znanego, do jakiegoś programu. Strony niektórych oszustów są wysoko pozycjonowane, jak płatne ogłoszenia. Nie wiem, z kim mam do czynienia. Osoba, która twierdzi, że ma łatę do jakiegoś programu, nie musi być jego dostawcą. Nie twierdzę, że ten ktoś jest dobry czy zły, ale powtórzę, gdy coś instalujesz, sprawdź, od kogo to pochodzi. W Google mamy Security Checkup. To jakby warsztat dla wszystkich urządzeń połączonych z twoim kontem. Adres jest prosty: g.co/securitycheckup. Program sprawdza, czy urządzenie ma ochronę przed lokalnymi zagrożeniami, gdy na przykład ktoś do niego zajrzy. Sprawdza ochronę przed zhakowaniem, aktualność łat i zabezpieczeń oraz to, czy instalujesz aplikacje z bezpiecznych miejsc. Wszystko, co radziłbym sprawdzić, robi ten program warsztat. g.co/securitycheckup.